Witam, witam, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Nigrum i zapraszam was na 24 odcinek z naszej serii Zagrajmy w Resident Evil 7 Biohazard. Dalej oglądamy sobie zakazane nagrania, dalej sobie robimy zakazane nagrania. Mamy czwartą kasetę, czwartą taśmę, zobaczymy co na niej jest. No i zobaczymy, czy to będzie ostatnia w zakazanych nagraniach. Jeżeli tak, no to w następnym odcinku zaczniemy sobie dodatek Not a Hero. Tak, tak. Myślę, że to będzie bardzo dobra opcja, więc zobaczmy. Zobaczmy, co skrywa czwarta kaseta pod tytułem Córki, zostań świadkiem początku tragicznej historii Bakerów. Jeżeli nie widzieliście poprzedniego odcinka, to bardzo zachęcam do obejrzenia. Graliśmy sobie w chorego Blackjacka na zasadach Lucasa razem z jakimś gościem, z jakimś nieznajomym. Nawet nie dowiedzieliśmy się, kto to jest w ogóle. Także zachęcam do obejrzenia. Naprawdę ciekawie było. Bardzo ciekawa gra. Polecam. Może nie aż tak hardkorowo polecam grać, jak Lukas nam to sprezentował, ale no wiecie, polecam, nie? Ogólnie. Dobrze, zobaczmy czwartą kasetę. Może tutaj dowiemy się no troszeczkę więcej, poznamy troszeczkę więcej tej historii początków właśnie, jak Evelyn tutaj, no bo widać, tu jest Evelyn, siedzi przy stole, po lewej mamy Lukasa, dalej mamy Jacka, Margaret i Zoe po prawej, a wam z drugiej strony stołu po środku siedzi, znaczy się Evelyn, więc może się troszeczkę więcej dowiemy, jak ta historia się rozwijała, jak to się zaczynało, kiedy ona do nich przybyła i zaczęła ich zarażać, więc i kontrolować ich umysły, więc zaczynamy! Zagraj w córki. Zaczynamy. Nawałnica na farmie Bakerów. 3 lata temu Bakerowie byli zupełnie zwyczajną rodziną. Przygotowali właśnie rodzinny obiad. Jedząc, nasłuchiwali, jak krople deszczu bębnią o szyby. Było cicho i spokojnie. Mogli się trochę nacieszyć tą chwilą. Mogli się trochę nacieszyć tą chwilą. Podkreślam, trochę. Czy zobaczymy moment, w którym... Właśnie też nie wiemy do końca, kto ją przyprowadził, Evelyn, kto Evelyn i Mie przyprowadził do domu, kto je tam znalazł na tych bagnach, czy to była Zoe, czy to stary Jack Baker, czy może Lucas, może Margaret? Wcześniej mi się gdzieś wydawało, że to był Jack, ale później jakoś tak myślałam, a może to Zoe je znalazła? Zaraz zobaczymy, od którego momentu nas ta kaseta tutaj wprowadzi w tą historię, no i zobaczymy, ile ta historia wyjaśni, czy to będzie kolejna może minigierka, ale nie, wydaje się, jakby ta historia miała już nam więcej, by tutaj wyjaśnić ten dodatek. Zoe Baker, no i zobaczmy, czyżbyśmy sterowali Zoe? Chyba tak. Chyba będziemy grać jako Zoe, to będzie ciekawe. Record-breaking rainfall from this week's hurricane looking to come to a close tomorrow morning as the storm moves on. Out in the Gulf, reports of a missing ship have rescue crews combing the coast. We'll have the details on that search shortly. But first, record rain over the past few days has left wow. Many residents in some of the parishes knee-deep in floodwaters. On radar, we can see the system moving along to the northeast, losing strength as it goes. And by tomorrow morning... We should be home. Any news on the damage from the storm? No wyłączyli, kurde. Halo, no. Ja tu oglądałam wiadomości. Dlaczego się... Wow! Gramy rzeczywiście jako Zoe i widzimy całą rodzinkę Bakerów. Rada Bezpieczeństwa ONZ uchwaliła... Wow, patrzcie na to. Później se poczytamy, to jest ważniejsze. Zoe, go get some fresh clothes from the laundry room, okay? Oh. Okay. Looks wow. Like there's some sort of oil spill or something. Yes. Let's get this poor girl some fresh clothes and into a warm bed. Mm. We'll put her in Lucas's old room. Oh, come on, can't you put her somewhere else? Oh, Lucas, you just hush. You've long outgrown that room. Always wanted to run a bed and breakfast. You got your big break, didn't you? Lucas nie jest zadowolony. Get her to bed. I'll put some soup on. Good night for soup, don't you think? Excuse me, Lucas. O kurde, ależ to jest dobre. Dobra, my musimy iść ten do pralni, ale chcę zobaczyć. 26. rocznica. Chcę zobaczyć tutaj, wiecie, rozejrzeć się. Patrzcie, mamy okazję zwiedzać dom Bakerów jako Zoe. Dobra, doczytajmy tu. Uchwaliła wniosek o pozostawienie pracowników. Pomocy humanitarnej w Edonii. Rozejrzyjmy się. Raczej chyba nie będzie nic tu za bardzo do zbierania, ale możemy zobaczyć tą historię, jak to się zaczynało. Dosłownie moment, kiedy stary Jack Baker
przyniósł Evelyn. Ale nie było Mii. Zobaczmy. Jack, zakwaterowałem naszego gościa w przyczepie. Powiedziałem jej, że może zamieszkać w dawnej sypialni, ale nie mogła się zgodzić. Margaret. Czyżby chodziło o Miję? Może właśnie chodziło o Miję. Chyba Miję też właśnie odnaleźli, ale Miję dali do tej przyczepy. A później w przyczepie właśnie Zoe przesiadywała. Też mogę stąd wyjść, ale... Dobra, na razie ten, na razie zostajemy tu w środku. Kurde, to patrzcie jak oni w ogóle wyglądają, nie? Spójrzcie tylko na nich. Normalna rodzina, nie? Znaczy, wiecie, my już ją znamy, więc wiemy, że nie byli normalni, znaczy, nie są. Dobrze, dobrze, spokojnie, Lukas. Ale jak oni w ogóle... Kurde, patrzcie na nich, jak oni wyglądają. No, inaczej, zupełnie inaczej. Lista zakupów. Spójrzcie, normalna rodzina. Okej, okay, pianka do golenia, kondensatory, dysk flash, płyn do oczyszczenia okularów, nowa bielizna. Proszek do prania, mleko, bekon, jajka, takie tam rzeczy. Mogę otworzyć lodówkę? Patrzcie na to, kurde. Normalne rzeczy w lodówce. Dobrze. Patrzcie na to, bo żeby zwiedzić cały ten dom i zobaczyć, jak wyglądał. Co my mamy? Ulubiona zapalniczka Zoe. Czy to nie jest w ogóle ta sama zapalniczka? Przynieść z pralni ubranie. To chyba jest ta sama zapalniczka, którą mieliśmy w etapie sypialnia. Patrzcie, ale tutaj będziemy mogli otworzyć tą szufladę, więc możemy to sobie sprawdzić. Tu możemy zejść, ależ po co? Kurde. W ogóle tam też było... było napisane, że... Wiem, wiem. Dobra, czekaj, czekaj, czekaj. Ja bym tu sobie zerknęła jeszcze. Chcę zobaczyć, czy mogę zejść. Jest i wytrych. Dobra. I czekajcie, ja tu w eksplorację daję najpierw. Zaraz przyniosę Evelyn ci po ubrania. Kurde, to może być taki, wiecie, ich ostatni wieczór. Zanim tutaj zaczęło się piekło, nie? Tym można się porządnie skaleczyć. Rozumiem, że to będzie jakaś moja broń później, że coś tu się kurde niedobrego podzieje i chyba to będzie nasza linia, wiecie, obrony, nie? Czekajcie, ja bym chciała tutaj zejść. Zoe, zejść tutaj. No może coś jeszcze znajdę, wiecie, nawet jeżeli to będą rzeczy, których ja teraz nie użyję, a będą potrzebne na później, to i tak warto je odnaleźć i warto o nich pamiętać, gdzie one są, bo w razie czego będzie można ich użyć. Kurde, no spójrzcie, dosłownie oglądamy moment, w którym Evelyn po prostu została, no przyniósł ją Jack Baker, dowiedzieliśmy się, że to Jack ją znalazł. Moment, tu jest właśnie ta pralnia. Kurde, patrzcie jak ten dom wygląda, zupełnie inaczej, wszystko po prostu no jest inne, normalne, ładne, do zrobienia. Naprawić okno na piętrze, przybić gwoździami sklejkę, zadzwonić później do szklarza. Prezent urodzinowy dla Lukasa, jakieś elektronarzędzie? Zapytać o to Zoe. Elektronarzędzie. Widzę, że nasz ulubiony Lukas już wcześniej się, kurde, lubował w takich elektro, kurde, narzędziach, elektrourządzeniach. Całuję ubrania. Zanieść ubranie do dawnego pokoju Lukasa. Patrzcie, no i całość jest taka sama. Tu w ogóle jest ta przyczepa, to jest wyjście na zewnątrz. Kurde, może ten dodatek będzie dłuższy, skoro będzie opowiadać bardziej taką fabułę, taką fabularną historię. Kurde, to jak nie zrobimy go w tym odcinku całego, to zrobimy, to podzielimy na dwa odcinki. Zobaczymy. Kurde, no spójrzcie. Ja chcę pozwiedzać cały ten dom, zobaczyć jakie to są zmiany, nie? Nie, rzeczywiście pada, ale fajne naprawdę motywy. Naprawdę, tu był ten klucz, tu przecież na samym początku podstawce. Patrzcie, i w ogóle nie było tych tutaj rzeźb. Tu wcześniej był taki mechanizm, była w ogóle ta... Taka płaskorzeźba, musieliśmy tam centaura wmontować, a tu w ogóle było zagracone. Czemu to są z dechami zabite, ja się pytam. Może nie używają tych drzwi czy coś. Gazety, może dlatego są zabite dechami, żeby kurde nikt im tu gazet nie przynosił. Zamknięte z drugiej strony, okej, okay, tutaj nie wejdziemy. Ale fajnie tak Zoe pograć. Dobra, zobaczmy co tutaj mamy. Jack, Margaret. Te zdjęcia już widzieliśmy. 25. rocznica ślubu Jacka i Margaret. Ale możemy jeszcze raz sobie zobaczyć. Tylko inaczej to chyba było podpisane, nie? Lukas, luty 2013. Nie, tam były jeszcze takie komentarze jakby bohatera, Itana, jak on patrzył na te zdjęcia. Dobra, zobaczymy co tu się podzieje. Czy to już będzie ten wieczór, który będzie dla Zoe ostatnim wieczorem normalności i zaraz wszyscy zaczną się zmieniać.
Okej, na górę. Dobra. Patrzcie, tu się światło pali. Wcześniej się chyba nie paliło, co? No ale spójrzcie, przyjrzyjcie się im, jak oni wyglądają, jak Margaret wygląda. Ciemne włosy miała, czarne. Zupełnie no normalniej wyglądała. Tak samo Lukas. Nie wygląda jak taki psychopata. Go on, tak jak take that teraz. girl some clean clothes. Dobra, tu już byłam. Wiecie, tam już byliśmy. Dobra, jeszcze bym zajrzała tu. Może gdzieś jeszcze będą jakieś szafki, albo wiecie, jakieś sekrety czy coś. Garaż. Nie wiem, czy mogę do garażu wejść, ale zobaczmy, jak chcę pozwiedzać. Mogę otworzyć garaż. A to dlaczego? Mogę tu wejść, ale czy tutaj będzie coś, co mi się przyda później? Patrzcie, mieli takie auto. Wow. Ten sznur wygląda solidnie. Kurde, jeżeli ja widzę już takie rzeczy, ta butelka, ten sznur, to ja coś czuję, że to nam się później przyda. Że to może być taki wieczór, że jak już Jack przyniósł Evelyn, to tutaj właśnie tej nocy zacznie się piekło i Zoe będzie musiała się ratować, Zoe będzie musiała uciekać, bo jej rodzina zacznie, kurde, wariować. Tak mi się wydaje, nie? Dobra, nic tu więcej nie mamy, ale chciałam się rozejrzeć. Wiecie, wolę poeksplorować najpierw, zanim od razu pójdziemy. Wiadomo, mogę od razu zanieść jej te ciuchy i wszystko, nie? Ale chcę się porozglądać. Dobra, tu są te drzwi. Tu już byliśmy. Dobra, no to pora iść na górę. Dół cały zwiedzony, idziemy na górę. Wiecie, dajemy w eksplor najpierw, nie? Dzięki temu odkrywam jakieś ciekawe rzeczy, których prawdopodobnie, skoro teraz nie mogę użyć, to prawdopodobnie będę mogła użyć później. No, jak ładna ozdoba! No. Kurde, no normalna rodzina! No. Tu się ten, łazienka, o! Patrzcie na to, kurde, no. Wcześniej, jak my tu byliśmy jako Ethan. O, kolejne zamknięte drzwi. Ubranie. Dziecięce ubranie wyprane i schludnie złożone należało do Zoe. A to wiemy, do kogo już należało to ubranie. A tego nie możemy otworzyć, więc trzeba szukać solidnego jakiegoś wytrychu, który nam to pięknie otworzy. A tu mieliśmy tą figurkę, pamiętacie? Tą drewnianą figurkę, co się składała w orła jako Ethan. I mieliśmy tą breję, kurde, czarną, co mówiłam, że cała rodzina się tam pewnie kąpała. Dobra, dobrze, że ten locker nam się tam zaznaczył. Że to jest do otwarcia. Patrzcie, to są te korytarze, to jest wszystko to, co zwiedzaliśmy jako Ethan i jakie to jest wszystko zmienione. To jest ten pokój rekreacyjny, gdzie oglądaliśmy tą kasetę. No spójrzcie tylko, jak to jest teraz ładnie, nie? Znaczy, jak to kiedyś było ładnie, nie? Świetlik. Nie ma nic. Szukamy wytrycha, bo ja bym chętnie to otworzyła. Tu nic nie ma? Nie ma. Dobra. Kolejny śmietnik. Nic nie ma. No dobrze. Proszę bardzo, jakiś mikser. Darcy mają! Wow, fajnie. Nie wiem, ich chyba nie było tutaj w podstawce. A tu? Gwoździe są obluzowane. Kurde, to wiecie, co może być? To może być nasza ucieczka. No bo Zoe później mieszkała w tej przyczepie, jak pomagała dla Ethana, więc myślę, że to, wiecie, co ja coś tak czuję, że na razie jest tak spokojnie, na luzie i zaraz jak już tutaj Evelyn jest, to będzie taki motyw, że ona zacznie, no przejmie nad nimi kontrolę, zacznie ich kontrolować. O, mamy pokój babci, zobaczmy. Pokój babci. Ale nie jest zaznaczony tutaj jako pokój babci. Wow, wow, to się wszystko wys... Co to jest? Tego nie było tu przed... Nikt nie posprzątał naczyń, to jest widelec jakiś, ale... Kurde, tego nie było przed chwilą. Może było. Ale... Evelyn to przecież... Przecież oni co dopiero teraz przynieśli Evelyn. Znaczy Jack Baker przyniósł Evelyn, a... W podstawce mieliśmy, że ta Evelyn to była właśnie ta babcia na wózku. Więc... Co prawda to nie jest podpisane, że to jest pokój babci, ale to w takim razie czyj to jest pokój? Skoro tej babci jeszcze nie ma, bo to jest Evelyn. Evelyn się... No, była wzmianka o tym, że ona bardzo szybko zaczęła się starzeć. Niemożliwe, żeby już się teraz postarzała, no bo jeszcze ją widzimy taką, wiecie... Można coś do tego przyczepić. Tu jest taka czerwona linka, kawałek takiej czerwonej linki. Dobra, lecimy dalej. No zobaczymy, zobaczymy. O nie, to jest już ten pokój. A ja chciałam jeszcze pozwiedzać. Honey, please get her cleaned up and into some dry clothes. I need to check on the boathouse. It was half on the water last I looked. Yes, daddy. Okej, dobra. Zanim my to zrobimy,
To mnie wypuśćcie, bo ja jeszcze chcę pozwiedzać. Pokój dziecięcy. Od razu mają pokój dziecięcy. Może to kiedyś był pokój Zoe. Wiecie, bardzo duży dom w sumie, więc mogli tego, wiecie, nie przerabiać w ogóle tutaj z wyjścia na tą werandę, ale nie możemy wyjść. A w ogóle do głównej sali nie możemy się dostać. Tam, gdzie mieliśmy te drzwi z głową Cerbera, z głowami Cerbera. I tu też jest zabite dechami. Ale tu jest no ewidentnie wyjście. A jeszcze tak chciałam się przyjrzeć temu pokojowi babci. Czy tutaj są jakieś takie, nie wiem, jest jakieś coś, jakieś nawiązanie? No chyba, że to teraz stał się nie pokój babci, a pokój Zoe. To też może być, wiecie. To niekoniecznie musiał się teraz stać pokój babci. W sensie, kiedyś to był pokój... Znaczy, myślę, że to może być po prostu pokój Zoe, albo... No chociaż nie, no Margaret nie, no bo Margaret ma pokój pewnie z Jackiem. Też nie wygląda mi jak pokój Lucasa. Możliwe, że to pokój Zoe, ale później w podstawce jest to oznaczone jako pokój babci. No bo raczej nie wierzę, że Zoe siedzi w tym pokoju różowym, nie wiecie. Może kiedyś był jej pokój. Dobra. Zajmijmy się Evelyn. No i zobaczmy, co tu się podzieje. No bo wiecie, ona jeszcze się nie postarzała. Mieliśmy wcześniej notatki, wzmiankę o tym, że ona bardzo szybko zaczęła się starzeć. Są te puchary. Jest tam niewielki otwór. A no faktycznie, ale tu co, jakiś wytrych można użyć? Kolejnego wytrycha dziś nie mogę jakiegoś znaleźć. Zobaczymy, może coś jeszcze znajdziemy. Ale tu jest parę rzeczy, które... Patrzcie, tu jest ten krokodyl, aligator. Jego później właśnie w pokoju dziecięcym w starym domu mieliśmy. No dobra, no to zajmijmy się nią. All right, little girl, let's get you cleaned up. They're mine now. What? O kurde. Ja nie mogę. I to już od razu myślałam, że umiem, położymy ją i to będzie się tak... Ja nie mogę tak, wiecie, tak stopniowo robić. Aha, stopniowo. Evelyn od razu. Jaka ciemność, jaki kurde mrok. Jaki... Patrzcie w ogóle, jaki ślad po niej został. Kurde. I będziemy z zapalniczką latać, jak w metrze. Jak Metro Exodus. Znajdź swoją rodzinę. No ja nie wiem, czy ja chcę jej teraz szukać, bo coś domyślam się, że kurde, może być nieciekawie z nimi. Już Evelyn, już kurde, od razu, bez czekania, nic, od razu. Tylko, że my nie mamy tutaj czym się bronić w razie kłopotów. Domyślam się, że ona ich mogła od razu... Co tu się świeci? Jak ciemno, jaki mrok, nie wiem, czy wy coś widzicie, kurde, jaka symfonia grozy normalnie. Teraz, kurde, po plecach przechodzi mnie po prostu taki prąd, kurde, że nawet sobie nie wyobrażacie. Ja tu nie wiem czego, to ja wiem, że gwoździe obluzowane, ja tu nie wiem czego się spodziewać, tak samo jak w podstawce, ale motyw, że latamy z zapalniczką i że jesteśmy bezbronni, że jesteśmy bezbronni. Nie wiadomo w sumie, co Evelyn zrobi, czy już doprowadzi ich do takiego stanu, w jakim spotkaliśmy ich jako Ethan, czy jakoś, nie wiem, będzie się to rozwijać jakoś stopniowo i będziemy mieli okazję to zobaczyć jako Zoe, że nie wiem, że ona będzie kontrolować ich umysł, czy... No, na pewno, ale... O kurde, słyszę coś. Ale chyba nie będzie tak, że od razu stary tatko Baker złapie za łopatę. O kurde, jak ja się boję tu podchodzić. Dobra, podejdźmy może do Lucasa najpierw. Co ona w ogóle narobiła tam gdzieś, Margaret? Była. Lucas? What happened? Are you okay? Kurde, jest nieprzytomny. Ja coś słyszę, jakieś głosy. Nie mogę mu pomóc. To ja? To ja coś chyba tutaj. Dobra, gdzie jest Margaret? Ona tu była. A jej teraz nie ma.
Dajcie mi jakąś broń, ja proszę. Można się porządnie skaleczyć. No to ja bym tak chciała za to tak porządnie złapać w tym wypadku. O kurde. Dobra, idziemy dalej. Jack mówił, że udaje się do tego hangaru. To jest to okno, co było zabite dechami i wcześniej przecież ten. Albo to są drzwi... Nie, to jest okno. To jest okno, gdzie tego zastępcę spotkaliśmy, takiego to, a takiego. Kurde, nic się nie dzieje. To ja otwierałam. A teraz to jest zamknięte. Ja nie mogę, co my tu zobaczymy, nie? Ale przesiąknięty mrokiem jest ten dodatek. Dajcie znać w komentarzach, jak wy, co wy czujecie. Takie, wiecie, jest po prostu spokojnie, nie? Cisza, spokój i po prostu nie wiecie, co się wydarzy. W sensie, jak ta Evelyn ich potraktuje, nie? Ale od razu, na starcie, już się obudziła i kurde, już krzyknęła, że należą do mnie, są moi, przejmę nad nimi kontrolę. Dobra, Lucas dalej leży. Kurde, gdzie jest Jack? I Margaret. Dobra, zajrzyjmy do tej pralni. Szukam ich, nie mam pojęcia, gdzie oni są. No, wiecie, no, wydaje mi się, że to ogólnie musi jakoś postępować, tak wiecie, no, stopniowo. No, nie wierzę, że ona od razu ich zarazi tak, że oni będą... No, że mówię, tak jak już mówiłam, że tak jak Ethan w jakiej formie właśnie ich spotkał, to w takiej formie i my ich spotkamy. No, wydaje mi się, że raczej tak nie powinno być. No i to też jest zamknięte z drugiej strony. Tam były na górze drzwi, które były zamknięte z drugiej strony, więc... Co my mamy robić? Kurde, no ja już wszędzie byłam! Już wszędzie byłam i... Nie mam pojęcia, co dalej robić. Już wszystko zwiedziłam. Spiżarnia, kuchnia, jadalnia, salon, pralnia, garaż, główna sala. Do głównej sali nie mogę wejść, a na zewnątrz też wyjść nie mogę. Są te notatki. Weranda, pokój dziecięcy, pokój rekreacyjny. Tu jest wyjście na górę. No jak do tej pory znalazłam Lucasa. Ale nie ma Margaret i Jacka. No i samej Evelyn nie widać nigdzie. Jest to wahadełko. Kurde, no co się wyprawia tutaj? Też ogólnie jako Ethan, jak spotkaliśmy ich, to widzieliśmy, jak oni się pozmieniali. Dobra, idę na górę jeszcze raz. W sensie, jak oni, no mówię, zupełnie inaczej wyglądali niż tutaj. Słyszę coś. Jest Margaret. Ona chyba mówi o spleśniałych. Mama, is that you? Zoe, come look. Come see her gift. Look at all the pretties my little girl is getting. Kiss me, lover. What the hell? Get to the garage. Get some rope. Go now. O kurde. Dobra, czyli to się tak zaczynało. Dobra, szybko. O, ja nie mogę. Dobra, zapalmy to szybko. Kurde, już zaraziła, kurde, Margaret i już Margaret, kurde, wypluwa robale. Jack, trzymaj się szybko. Dobrze, że on jeszcze ona nie przejęła nad nim kontroli. Jeszcze nad Lucasem też nie, ale Lucas leży przytomny, póki co szybciej. Dobrze, że ja wcześniej ten sznur tu zobaczyłam. Bo teraz wiem, co się dzieje, dobra. Szybko, ale coś czuję, że... No, otwieraj to szybciej. Coś czuję, że jak ja tam wrócę, to i Margaret, i Jack będą, kurde, zarażeni. Trzeba będzie przed nimi uciekać. Lucas, leż, bracie, trzymaj się tam. Nie daj się, Evelyn. Kurde, no. On chyba już został...
Ona chyba już przejęła do kontrolę. It's a whole lot worse than it looks. Cleanliness is next to godliness. No one is pretty fucking close to meeting him right now. No nie. Nie. I have to show her how to hold him. She wants us all to show her our love. Daddy. You don't want to disappoint her now, do you? We can't do that. What are you talking about? Your new sister, Eve. When I ask for rope, I expect to get rope. Yeah. I'm just gonna have to teach you a lesson. Daddy, what's gotten into you? While you're under my roof, you'll do as I say. Get away! Kurde, ja nie wiem, co robić. Nie! Nie, on tu idzie. Ja nie mogę stąd wyjść. No nie. Muszę go jakoś wyminąć. Ja nie mam się czym bronić. Sznurem nic nie zrobię. Nie, odejdź stąd! Nie! Daddy! Stop it! O kurde, chciałam lecieć na dół po tą butelkę. She's waiting for you. O kurde, no nie. No nie. Stop! Why are you doing this? Yo, what's the matter, honey? Don't you want to play with your new sister? Okej, nie powiodło się nam, dobra. No ale ja muszę go jakoś wyminąć. Ja niepotrzebnie tutaj pobiegłam. Chyba będę musiała za pomocą sznura możesz uniemożliwić otwarcie niektórych drzwi. Aha! When I ask for rope, I expect to get rope. I'm just going to teach you a lesson. Daddy! He's got into you! Nie! Get away! Dobra, jest! Niektórych drzwi, ale nie wszystkich. Ale jak ja mam się stąd... Tutaj, tutaj, tutaj są! Tu, te deski! Dobra, czyli tak to działa. Nie mogę tego tu użyć! Kurde, co ja mam robić? Nie no, jak ja mam teraz się stąd wydostać? Nie, no, nie, tu ja nic nie mam. Czym ja mogę to otworzyć? On się zaraz przybije tutaj, ja nie mam nic. No nie. Dobra, chodź tu. Dobra, spróbujemy uciec. Zamykam drzwi, żeby go spowolnić. Szybciej. Jak on tupie brzydko. Nie mogę na dół się dostać. Nie! Ja nie mam nic! Oni zabarykadowali przejście! Ja nie mam jak na dół się dostać! Nie, ja zginę marnie! Nie! No i mnie złapał! Kurde, to co ja mogę zrobić? Ale to jest... to będzie trudne! Mieliśmy sznur, mieliśmy butelkę, czym ja... Myślałam, że może po tą butelkę mogę pójść na dół rozbitą, co była w szufladzie i się tym obronić, albo wyciągnąć gwoździe z tej deski, ale kurde, no nie! Nie idzie nic! Yo, what's the matter, honey? Don't you want to play with your new sister? Kurde, no. Coś innego trzeba tu zrobić. When I ask for rope, I expect to get rope. I'm teach you lesson. Daddy! Dobra, no tu ewidentnie musimy przejść. No musimy znaleźć wyjście, ale kurde, no. Kurde, no. Musimy coś znaleźć, dzięki czemu wyciągniemy to. Jest, widelec, dobra. Widelec, zapomniałam o nim. Szybciej. Szybciej! Szybciej! Jest! Dobra, mamy to, coś się udało. Wychodzimy na werandę. Dobra, tam. O kurde. Lukas wstał. O kurde.
Nie no, wracamy z powrotem. No nie. Dobra, ale nie widział nas. O kurde, do tego pokoju dziecięcego. Co on robi w ogóle? Dobra, ja nie, nie, no kurde, ja nie... Lukas, jakbym miała jakąś broń, to bym ci pomogła, no naprawdę. Ale muszę... Kurde, no muszę się wydostać. Ratowałabym go, no ale nie mam czym walczyć. Dobra. To jest zamknięte, musimy się stąd wydostać. No nie! Jeszcze Margaret tu jest, kurde no! Co ja mam robić? Czy tam brakuje jednej głowy? Chyba tak, chyba jednej głowy Cerbera brakuje, widzieliście? Ona tu chodzi. Widzieliście? W tych drzwiach. To jest wyjście nasze. Jednej głowy Cerbera brakuje. Dobra, idź sobie. Kurde, patrzcie już dookoła niej. Te robale, te wszystko latają. Nie? No ja nic nie zrobię. Jejku, ona tam chodzi, kurde. Ja nic nie zrobię teraz tutaj, na górze. Ja muszę zejść na dół. Nie będę zapalać zapalniczki. Ja wiem, że wy pewnie mało co widzicie, ale uwierzcie mi, ja też mało widzę. Jedyne, co ja widzę, to jej światełko. Kurde. Jaka ten... Rzemiana. Dobra. Kurde, to ja... Nie mam się czym bronić, totalnie ona ma robale, kurde, no ja sama jedna przeciwko tym robalom jej. Nie no, ona chodzi dookoła, ona zra kółeczko zrobi, znowu się wróci. Co prawda miałam autozapis. No nie, ona tu idzie. Kurde, no i co tu robić, nie? Tam te drzwi są zamknięte. Jakie ona dźwięki wydaje. Nie, dziękuję, nie chcę siostry. Jesus. Mogłaby sobie tam tymi drzwiami wyjść. A nie tu ciągle łazić. Kurde, ona tam idzie, no ale ona wchodzi tu i zaraz się odwraca, no właśnie, nie? Ona ciągle się odwraca, nie ma nawet za bardzo szansy, żeby przejść za jej plecami, nie? A tam rzeczywiście jednej głowy chyba brakuje i będzie trzeba ją odnaleźć. Ja nie mogę. Jaki mrok, jaka sytuacja grozy. Nie no, ona znowu tu idzie. Ja nie mam w ogóle szansy zejścia na dół. Śmiech! A może nie da się zejść na dół? Może czegoś na górze muszę szukać? No ale tu nic nie mam. To jest zamknięte. Tu też nic. Chyba trzeba zejść na dół. Dobra, moi mili, słuchajcie, to idziemy. Chodzę z tej strony, to ona tutaj jest. Chodzę z tamtej strony, to ona tam jest. Nie chcę iść, wiecie, normalnie, chociaż można spróbować. Ale obawiam się... Dobra, przychodzę. Nie. Ona się zaraz odwróci. Kurde, no ciągle ona się odwraca, ja nie mogę. Zobaczy mnie. Jak tu się przekraść?
Nie no, ja zejdę, ona się odwróci. Ona tu jest. Dobra, poczekam, aż ona stąd wyjdzie, zrobi kółeczko. Dobra, ona idzie tu. Może jakoś za nią spróbuję przejść. To by tylko tutaj zaraz nie wracała. Ona się odwróci zaraz. Ja mam takie szczęście, że ona się odwróci zaraz. Nie, idzie dalej. Dobra, tam są drzwi. Ja bym ich spróbowała. Nie. Zamknięte. Może muszę najpierw do tych drzwi podejść. No patrzcie, nie ma głowy. I weź teraz zaszukaj tej głowy. Nie ma mnie tu. Nie świeć mi tu. Proszę. Kurde no, ale te drzwi są zamknięte. Nie! Nie ma mnie! Nie! Nie ma mnie! Udało się otworzyć! Nie ma! Nie, ja nie mogę! Nie! I'm so sorry, I don't know what's wrong. Stay away! Nie, nie podchodź! Don't hurt my family! I don't understand, mama, what's going on? A może tak miało być? Take it! Take it! O kurde! O kurde. Tylko pytanie. Tutaj jest jakiś klucz potrzebny. Pytanie, czy teraz mamy iść tu? Chyba tutaj. Nie. Dobra, tu głowy Cerbera potrzebujemy. Światło jest gasło. Dobra, ja już to zapalę. O kurde, czyli tak musiało być. Musieliśmy podejść do drzwi, żeby odpaliła się cutscenka i żeby ona nas złapała. O, ja nie mogę. No, ale myślałam, że ja tu zaraz będę mogła zginąć, nie? Strzelba. Tak, ale ona jest... No chyba nie jest prawdziwa. Nie, nie zgadzam się. Dobra, no nie mam wyjścia, trzeba szukać głowy Cerbera. I to jest ta biała głowa. Ale gdzie ja ją znajdę w ogóle? Kurde, jeszcze Lukas nas nie zaskoczył. Ucieknij z farmy autem z garażu. Dobra. O, jest plan. A może tej głowy wcale nie trzeba tam montować? Nie. Ty, zamykaj to! Zamykaj, szybko. Nie, oni tu są już! Szybko! Nie. Dobra, ciśniemy tym tunelem. Ja nie mogę i tatko, i kurde, i Margaret. Ale oni non-stop jeszcze próbują z nią walczyć gdzie niegdzie, nie? Fuh. No, to było przerażające, on otworzył drzwi zaraz za mną, kurde, był. Jaki śmiech. Dobra, szybko, ciśniemy tedy. Kurde, to już nie tatko, Zoe, ty się opanuj. Dawaj. Ta stłuczona butelka. To może być broń. On gdzieś tu jest. Nie, on tu jest. Jak coś, to ja do tej dziury pójdę, kurde. Do tego tunelu. Nie ma mnie, tu nie widzisz mnie. Nie widzisz mnie. Błagam, nie wchodź. Oni teraz tutaj chodzą, bo ja mam klucze do auta i będę mogła odjechać, nie? Znaczy, będę, nie, raczej nie. Ale chcę się dostać do garażu. A ta butelka nie jest w ogóle bronią. Krawędź jest nierówna i wyjątkowo ostra, lepiej jej nie dotykać. No to myślałam, że to broń, a to nie jest broń, ja tego nie mogę użyć jako broni. O kurde, dobra, nie no, musimy iść do tego garażu, nie? Ale on tutaj chodzi po tym korytarzu, nie ma mnie. Kurde, no ja nie przejdę. Chyba, żeby go jakoś wymanewrować. No nie. Nie ma mnie. Nie ma mnie.
I teraz mi powiedzcie, że garaż jest zamknięty. No pewnie. Szybciej, szybciej otwieraj to. Szybciej, 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 szybko. Ciśnij tu. Dawaj, otwieraj to. Szybko, 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 szybko. Nie ma czasu zapalniczki tutaj zapalać. Szybciej, otwieraj to. Ja nie mogę. Come on. Zapal, zapal, błagam. A ja tego auta w ogóle nie widziałam w podstawie. Evelyn. No to nie może być takie proste. Don't you want to meet your little sister? Now you'll just be in road. Now. O kurde. To jedno z możliwych zakończeń. Tym razem walka Zoe skończyła się właśnie tak. Co? Nawet drobna różnica może mieć ogromny wpływ na przyszłość. Czyli są różne zakończenia tego? Nie udało ci się poprowadzić Zoe ku jej prawdziwemu przeznaczeniu. Ale robiłam tak, wiecie, no kurde. Myślałam, że wszystko dobrze robiłam. Ja nie mogę, ale nawet nie wiedziałam, że... Efekt motyla. Wow, ja nawet nie wiedziałam, że te daughters, te córki miały zupełnie inne, ma zupełnie inne zakończenie. Kurde, wiecie co? Zakończymy sobie teraz ten odcinek, ale ja sobie to poza nagraniem sprawdzę, jak to wygląda z tymi zakończeniami. Oczywiście nie będę samych zakończeń sobie sprawdzać, tylko po prostu chcę zobaczyć, ile jest tych zakończeń przede wszystkim i o jakie różnice tutaj chodzi. Czyli na przykład, bo ja tej butelki w ogóle nigdzie nie mogłam użyć i może zupełnie da się jeszcze jakieś inne rzeczy porobić, ale... Aż tak dużo rzeczy interaktywnych nie ma, może, nie wiem, jest tylko jeden wytrych na przykład, którego można użyć w różnych miejscach i trzeba zdecydować, gdzie się go chce użyć, bo na przykład ja otworzyłam tam tą szafkę jedną z tą butelką, a można było wytrychu jeszcze w łazience użyć, może to miało jakieś, nie wiem, znaczenie, może coś innego jeszcze, może, no na pewno coś innego można było zrobić, więc zobaczymy, ja sobie to sprawdzę poza nagraniem, mniej więcej się doczytam, jak to działa po prostu, jak to działa, bo... Na przykład jeśli jest parę zakończeń, jakieś tak parę rozwinięć tego, to mogłabym to wam pokazać, nie? W każdym razie zakończyliśmy czwartą kasetę córki. Zobaczymy, ja sobie to sprawdzę poza nagraniem i jak coś to, jeżeli będzie to takie, że no... Będzie tak, że będzie można wam pokazać te zakończenia, no to w następnym odcinku zrobimy sobie jeszcze raz tę kasetę córki i zobaczymy, co tam innego jeszcze może się podziać, jak to inaczej jeszcze może wyglądać, jak duże też te różnice są. No i później zrobimy sobie, zaczniemy sobie dodatek Not a Hero. Dobra, także to wszystko w tym odcinku, no kurde, bardzo fajny etap taki, zobaczyliśmy tą taką właśnie pierwszą noc, kiedy się pojawiły pierwsze zmiany, kiedy Evelyn została przyniesiona przez Jacka Bakera, teraz to już wiemy, że to Jack ją znalazł i ją przyniósł do domu, mi je dali do tej przyczepy, ale teraz to już wiemy, jak to wyglądało, kiedy oni zaczęli się zmieniać, kiedy Evelyn zaczęła przejmować nad nimi kontrolę. Ja mam nadzieję, że wam się ten epizod podobał, to już było takie bardziej fabularne, ciekawsze naprawdę, takie wiecie, bieganie, uciekanie, walczenie o życie, taka walka o życie i próba ucieczki, naprawdę fajne, bardzo fajne, te sypialnie i córki były najfajniejsze, moim zdaniem, kasety, dalej, to 21, ten Blackjack i na koniec koszmar. Nie wiem, które z tych dwóch kaset, czy córki, czy sypialnia byłaby dla mnie na pierwszym miejscu, bo obie były fajne, a później bym po prostu dała resztę, nie? Ale nie umiałabym chyba dać tych dwóch na jakieś konkretne miejsca, po prostu i córki, i sypialnia było fajne. Każdy miał swój właśnie pomysł, swój fajny taki właśnie klimat. Ale kurde, no to ciekawe, że ta historia tak się potoczyła tutaj, bo że są zakończenia takie tego epizodu jeszcze. Kurde, no... Jestem naprawdę ciekawa, co jeszcze tam może się wydarzyć. Zobaczymy sobie, ja sobie to poza nagraniem sprawdzę, zweryfikuję to wszystko i w następnym odcinku zobaczycie. Zobaczycie co i jak. Także zostawcie łapeczkę w górę, zachęcam was gorąco do komentowania oraz do zostawienia subskrypcji, żeby nie przegapić kolejnych dodatków, które są jeszcze przed nami, czyli End of Zoe i Not a Hero. Są już większe takie dodatki fabularne, więc też może być tak, że po prostu nie będą na jeden odcinek, tak jak te kasety, tylko będą na więcej odcinków. Także to wszystko w tym odcinku, ja mam nadzieję, że wam się podobało. Trzymajcie się ciepło, pa, pa!